Kontynuujemy temat fal, ale ponieważ światło jest falą elektromagnetyczną, to przejdziemy teraz łagodnie do optyki. Wszystko, co będziemy teraz omawiać, można udowodnić na gruncie teorii elektromagnetycznej, ale nie będziemy tego teraz robić, tylko jakościowo będziemy omawiać pewne zjawiska i postaramy się zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy widzimy tak, a nie inaczej. I zaczniemy od czegoś dość prostego i dobrze znanego Ci na pewno z życia codziennego, mianowicie od odbicia. I będziemy mówić o dwóch rodzajach odbicia, o odbiciu zwierciadlanym, o którym tak w języku potocznym mówimy krócej jako o odbiciu, na przykład odbicie w lustrze, odbicie w szybie witryny sklepowej i tak dalej, oraz o odbiciu rozproszonym, które z pozoru nie jest tak oczywiste, ale bez przerwy spotykane w życiu codziennym, ponieważ właściwie wszystko, co widzimy, to widzimy dzięki odbiciu rozproszonemu. Dobrze, no to zacznijmy. Najpierw powiedzmy sobie o odbiciu zwierciadlanym. Otóż polega ono na tym, że promień światła pada na płaską powierzchnię. To jest ważne, że idealnie płaską. Pada, tak sobie zaznaczymy promień padający, taką strzałką. Pada pod pewnym kątem. Można by zaznaczyć tutaj kąt między promieniem a powierzchnią, ale przyjęte jest, że mówimy o tym kącie między prostą prostopadłą do powierzchni a promieniem. Tutaj ten kąt sobie oznaczymy literką grecką teta z indeksem i, od angielskiego incident, czyli padający, promień padający. Dla odbicia zwierciadlanego charakterystyczne jest to, że promień odbity wychodzi pod kątem równym kątowi padania. Tutaj oznaczamy przez teta r, r od angielskiego reflected. I tak jak mówiłam, te dwa kąty są sobie równe. Kąt padania jest równy kątowi odbicia. Kąt odbicia jest równy kątowi padania, może tak lepiej powiedzieć. Też jest to dokładnie to samo. I to jest właśnie cecha charakterystyczna odbicia zwierciadlanego. Na zdjęciach tutaj powyżej, przy czym zdjęcia te wzięłam z artykułu na Wikipedii dotyczącego właśnie odbicia zwierciadlanego. Na zdjęciach widzimy takie odbicia i możemy sobie spróbować przeanalizować, dlaczego powstaje właśnie taki obraz. Bo wymaga to pewnej analizy, bo dla mnie akurat nie jest to na pierwszy rzut oka oczywiste, dlaczego z tego prawa, z tej zasady dla odbicia zwierciadlanego wynika powstawanie właśnie takiego obrazu. I po pierwsze musimy sobie jakby to jasno powiedzieć i uświadomić, dlaczego w ogóle widzimy przedmioty. Nie mówię tutaj o fizjologii działania oka, bo to nie jest temat dobrze mi znany, ale to, że w ogóle coś widzimy, wynika z tego, że z danego punktu, od danego obiektu promień światła wpada do naszego oka. Czy też jeśli robimy zdjęcie, to trafia do obiektywu naszego aparatu fotograficznego. I to jest cały sekret, więc narysujmy sobie teraz, na przykład chcielibyśmy wiedzieć, jak powstaje ten piękny obraz góry odbitej w tafli wody. Więc narysujmy sobie, powiedzmy, widok od boku, bo my stoimy tutaj na wprost tej góry, dokładnie tak jak patrzymy, jak ja w tej chwili, czy jak być może Ty patrzysz w tej chwili na wprost na ekran swojego komputera, ale spójrzmy na całą sytuację od boku, z tej strony. Tutaj mamy naszą górę, tutaj jest jezioro, idealnie gładkie, a tutaj jest nasze oko. I co teraz? Tutaj faktyczną górę widzimy dlatego, że promienie z każdego punktu góry trafiają do naszego oka, dlatego widzimy o ten obraz. Natomiast ten, powiedzmy, dlaczego widzimy czubek góry tutaj w jeziorze? Otóż tafla wody jest idealnie gładka, odbija niczym zwierciadło, zgodnie z prawem odbicia zwierciadlanego. Wobec tego jest jakiś promień światła, który pada na taflę wody. Może nie będę rysować linią przerywaną, tylko taką porządną. I on, może narysuję tutaj jeszcze, żeby było widać wszystko dokładniej. On pada pod jakimś kątem tutaj do tej prostej prostopadłej, po czym odbija się pod tym samym kątem w ten sposób i trafia do naszego oka. O, i tutaj ten kąt jest równy temu kątowi. Kąt padania jest tutaj, kąt odbicia jest tutaj i te dwa kąty są równe. A dlaczego wydaje nam się, że czubek góry jest tu? Ponieważ no, wrażenie jest takie, gdyż obraz tego punktu trafia do naszego oka tą drogą, więc wrażenie, nasz mózg stwarza wrażenie, że czubek góry jest tutaj.
I podobnie się dzieje z każdym innym punktem góry. Wobec tego widzimy oprócz tego obrazu, widzimy również tutaj ten obraz odbity. Powiedziałam, że promienie światła od oglądanego obiektu trafiają do naszego oka. Nie powiedziałam, skąd się biorą te promienie światła. Przecież, no, nie wiem, na przykład góra czy drzewo, obiekt, to nie są naturalne źródła światła. Więc skąd się biorą te promienie światła, które trafiają do naszych oczu i sprawiają, że widzimy różne obiekty? Otóż one się biorą z odbicia rozproszonego. Co to znaczy? Otóż odbicie rozproszone polega na tym, że mamy taką chropowatą, nierówną bardzo powierzchnię, a bardzo wiele powierzchni właśnie z bardzo bliska tak wygląda. No idealne lustra, jakoś idealnie odbijające, faktycznie są płaskie, są gładkie, natomiast całe mnóstwo powierzchni wygląda właśnie tak, nierówno. I teraz jak pod danym kątem promień światła pada na taką powierzchnię, narysujmy sobie w kilku miejscach, to teraz narysuję innym kolorem, ale nie należy sobie myśleć, że to chodzi o to, że się odbija koniecznie światło innego koloru, bo to nie o to chodzi, ale żeby po prostu wyraźniej było widać, to narysuję takim bardzo innym kolorem. W każdym miejscu, tutaj z bliska, jakby z bardzo bliska spojrzeć, to jest jakaś płaska powierzchnia, więc w każdym miejscu światło odbija się pod kątem równym kątowi padania. W tym miejscu to będzie tak, w tym miejscu jakoś podobnie też troszeczkę, ale troszeczkę inny będzie to kąt. Tutaj jakiś taki, tutaj w ogóle jakoś w taki sposób, tutaj tak, tutaj jakoś jeszcze inaczej. W każdym razie, nawet jak pada równoległy jakiś taki promień światła, to ponieważ powierzchnia jest bardzo nierówna, to odbije się we wszystkich kierunkach, czyli już nawet nie wnikając w to, jak wygląda dokładnie ta powierzchnia, możemy powiedzieć sobie tak, że tutaj pada promień światła, a promień odbity jest we wszystkich kierunkach. Tak, i na tej zasadzie właśnie widzimy na przykład tutaj tą górę, na tym pięknym zdjęciu, ponieważ gdzieś tu jest słońce, które jest naturalnym źródłem światła, w przeciwieństwie do góry. No i od słońca padają na górę promienie, które z kolei odbijają się we wszystkich kierunkach, między innymi w kierunku naszego oka. I dlatego właśnie ją widzimy. Śnieg odbija światło o wszystkich częstotliwościach, dlatego, ponieważ światło białe to jest złożenie fal widzialnych elektromagnetycznych o wszystkich częstotliwościach, to widzimy górę jako białą. Z kolei igły tutaj tych drzew widzimy jako zielone, ponieważ no, z własności biologicznych drzewa, z obecności chlorofilów w igłach wynika to, że igły pochłaniają światło o wszystkich częstotliwościach, oprócz częstotliwości odpowiadającej światłu zielonemu. I światło zielone właśnie się odbija w sposób rozproszony i trafia do naszego oka, dlatego widzimy drzewa jako zielone. Mam nadzieję, że ten filmik przybliżył Ci trochę zjawiska, na pewno bardzo dobrze Ci znane z życia codziennego, i mam nadzieję, że był dla Ciebie choć trochę ciekawy.